Wędrując przez drogi umysłu, można zauważyć pewne powtarzające się motywy, subtelne wzory, które zdają się pojawiać na każdym zakręcie. Zauważasz, że gdy dostrzeżesz pewien wzorzec, zaczyna się on pojawiać wszędzie. Chcę Ci przedstawić pewne uniwersalne prawa, które rządzą Twoim życiem i wpływają na Twoje istnienie. Niezależnie od tego, czy jesteś tego świadom, czy nie, czy tego chcesz, czy nie, moja obietnica dla Ciebie brzmi tak. Nawet jeśli jesteś sceptykiem, który nie jest fanem tajemniczych rad dotyczących podnoszenia swoich wibracji, znajdziesz w tym coś dla siebie i zrozumiesz naukowe tło tego zjawiska. Ważne jednak, abyś obejrzał to do końca, gdyż czeka na nas pewne zaskoczenie, a porzucenie tego w połowie prowadzi do błędnych wniosków. Chciałbym zaprosić Cię do tej podróży. Bądź uważny i nie opuszczaj tej drogi zbyt wcześnie, bo to, co na końcu jej czeka, może całkowicie odmienić Twój sposób myślenia. Porozmawiajmy o energii, która za tym wszystkim stoi. Kiedy mówimy o energii, odnosimy się do siły, która jest fundamentem wszechświata. Wszystko wokół nas pulsuje, wibruje, jest w ciągłym ruchu. Nikola Tesla powiedział kiedyś, że jeśli chcesz poznać tajemnice wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Jak więc różni się to prawo energii od prawa przyciągania, o którym tak wiele się mówi? Znałem wiele książek i mówców na ten temat, chociaż sądzę, że ludzie, którzy śledzą ten temat, to cudowne, pozytywne istoty. Myślę, że jest pewien problem w komunikacji wokół tego zagadnienia. Kluczowa myśl brzmi: nie manifestujesz tego, czego pragniesz. Manifestujesz to, kim jesteś. Często zapominamy o prostej prawdzie. To, co przyciągasz, jest odbiciem Twojej własnej istoty. Nasza tożsamość zazwyczaj stabilizuje się około 25 roku życia. I to właśnie ta tożsamość kieruje nami przez wiele następnych lat. Ale jeśli zaczniemy od zmiany w naszej tożsamości, zaobserwujesz efekt domina. Zmieniając tożsamość, zmieniasz emocje, myśli i nawyki. Wszystko, czego pragniesz w życiu, sprowadza się do zmiany tożsamości. Twoje ja, Twoja esencja, ukształtowana w młodości, prowadzi Cię przez labirynt życia. Jak rzeka, płynąca swoim ustalonym korytem. A jednak, poprzez delikatne modyfikacje tej wewnętrznej mapy, możesz wpłynąć na bieg swojej rzeki. To, co jest w Twoim wnętrzu, kształtuje Twoją rzeczywistość. Wszystkie Twoje pragnienia, aspiracje, marzenia zaczynają się od zmiany wewnętrznej. Ważne jest zrozumienie, że prawdziwa esencja rozwoju osobistego polega nie tylko na zdobywaniu nowych umiejętności, ale przede wszystkim na samouzdrawianiu. Dużo w naszym życiu wynika z nierozwiązanych traum i przeżyć. Kluczem jest dotarcie do źródła tych doświadczeń i zrozumienie ich znaczenia. Manifestowanie to nie tworzenie, to przyciąganie. Istnieje szansa, że wszystko, czego pragniesz, już istnieje. To, czego pragniesz, czeka na Ciebie. Chodzi o to, aby dostroić się do odpowiedniej wibracji, która przyciągnie to do Ciebie. Możesz się zastanawiać, co to jest to prawo przyciągania, prawo wibracji? Gdzie leży różnica? Jeśli nie tworzę rzeczywistości, co tak naprawdę robię? Czy rzeczywistość, której doświadczamy, jest jedynie odzwierciedleniem moich nawyków, czy może czegoś więcej? Większość naszych działań opiera się na nawykach. Posiadamy tysiące myśli dziennie, z których wiele jest powtarzalnych z poprzedniego dnia. Wielu przechodzi przez życie niczym we śnie. Kluczowe jest tutaj przemyślenie, że jesteś współtwórcą, a nie jedynie ofiarą okoliczności. Nie musisz podążać za tymi nawykami i tysiącami myśli, które bezustannie się powtarzają. Prawo przyciągania mówi, że jeśli tylko pomyślisz o czym wystarczająco długo, przyciągniesz to do siebie. Ale to nie jest prawda. Rzeczywistość jest bardziej złożona. Jeśli Twoje myśli, te wibracje świadomości są urzeźnięte w niskiej częstotliwości, przyciągają podobne wibracje. Nasze wnętrze, nasza tożsamość, nasze nastawienie działa jak magnes. Zauważyłeś kiedyś, że kiedy jesteś negatywnie nastawiony, przyciągasz określone osoby do swojego życia. W głębi tej prawdy tkwi myśl. Nie przyciągasz tego, czego chcesz. Przyciągasz to, kim jesteś. Manifestacja to nie tworzenie, to przyciąganie. Odnoszenie się do wibracji ludzi, miejsc i rzeczy, które chcesz osiągnąć, czyli pewne społeczne dopasowanie. Z pewnością słyszałeś termin być na fali. Co to tak naprawdę jest? To momentum, kiedy zaczynasz działać, zauważasz, jak życie przyspiesza. To przypływ energii, przyspieszenie, które zaczynamy doświadczać, gdy jesteśmy w harmonii z samym sobą. I oto, jak przyciąganie działa. Nie jest to czarowanie czy tworzenie rzeczywistości, ale wibracyjne dostrojenie się do tego, co już istnieje w otaczającym nas wszechświecie. Zaczynasz ćwiczyć, myślisz pozytywnie i nagle pojawiają się nowe możliwości. Osobiście uważam, że ekscytacja jest jednym z najszybszych sposobów, by przejść z niskich wibracji na wyższe. Ludzie, miejsca, rzeczy zaczynają przyciągać Cię do siebie. Może słyszałeś poradę typu, by być we właściwym miejscu o właściwym czasie. To prawda, ale tylko w połowie. Musisz być odpowiednią osobą, we właściwym miejscu i czasie. Pamiętaj, manifestowanie to nie tworzenie, to przyciąganie. Nawet jeśli jesteś we właściwym miejscu i czasie, ale nie jesteś odpowiednią osobą, okazja może Cię ominąć.
pewnej książce, która ostatnio przyciągnęła moją uwagę, Kabalian, w starożytnym tekście pełnym mądrości mówi się o prawie przyczyny i skutku. W niej jest powiedziane, że każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek swoją przyczynę. Przypadek to tylko inna nazwa dla nieznanego prawa. Istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, ale nic nie ucieka prawu. To jest prawo przyczyny i skutku. W swojej istocie mówi, że wszystko co wysyłasz ostatecznie wraca do ciebie. Każda myśl, każde działanie, niezależnie od tego jak nieznaczne, wrzuca kamień w staw wszechświata, a fale, które ten kamień tworzy, rozchodzą się w nieskończoność. Często myślimy o naszych działaniach w kontekście bezpośrednich skutków, lecz wszechświat pracuje w skomplikowany sposób, zwracając nam to, co wysyłamy, nie zawsze w sposób oczywisty. Możemy to sprowadzić do prostego stwierdzenia w słowach Isaaca Newtona. Na każde działanie zachodzi równa i przeciwna reakcja. Jednak życie funkcjonuje nieco inaczej, prawda? Jako gatunek skłonni jesteśmy do patrzenia na świat przez pryzmat chwili obecnej, zapominając, że dzisiejsze działania są jak kamienie wrzucone do stawu. Ich fale rozchodzą się w czasie. Na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że jesteśmy bezsilni wobec chaotycznych skutków naszego życia. Ale kiedy zatrzymamy się, by naprawdę przyjrzeć się wzorom, dostrzeżemy, że to, co robimy dzisiaj, kształtuje jutro. Może to nie wyglądać na związek przyczynowo-skutkowy od razu, ale jeżeli spojrzysz głębiej, dostrzeżesz te związki wszędzie. Jeśli poświęcasz się teraz, dając więcej niż inni, ostatecznie osiągniesz życie, którego inni pragną. Zrozum to, jesteśmy krótkowzroczni jako ludzie, dlatego życie może wydawać się chaotyczne. Ale jeśli spojrzymy na cały ciąg naszych działań, zauważymy skutki podjętych wcześniej decyzji. W ciągu ludzkiego życia łatwo jest ulec pokusie teraz, zaniedbując długoterminową perspektywę. Często nie dostrzegamy, że to, co robimy dzisiaj, ma głębokie i trwałe skutki w przyszłości. To jest nasza ludzka krótkowzroczność. Dlaczego nie możemy dostrzec lasu za drzewami? Chcę, abyś zrozumiał jedno. Czasem nie widzimy przyczyn, które tworzą skutki w naszym życiu. Im większe są nasze cele, tym dłużej trwa czas oczekiwania na ich realizację. Inwestycja to nie tylko zasada finansowa, to filozofia życiowa. Pytaj siebie, jak dzisiejsze działania wpłyną na moje życie za 5, 10, 15 lat. Przyjmijmy następujący postulat. To, co robisz dzisiaj, nie jest dla twojego teraźniejszego ja, ale dla twojego przyszłego ja. Twoja teraźniejsza decyzja jest inwestycją w przyszłość. Wizja tego, co ma nadejść, powinna prowadzić każde twoje działanie. Działaj z myślą o przyszłym sobie i będziesz wdzięczny, że tak postąpiłeś, wiedząc, że i tak twoje działania mają wpływ na przyszłość. Co możemy zrobić, by to wprowadzić w życie? Zacznijmy od kształtowania marzeń o tej idealnej wersji siebie. To nie jest łatwe, przyznaję. Żyjemy w świecie, który nieustannie mówi nam, abyśmy byli realistami, byśmy nie marzyli za wiele, ale to fałszywe przesłanie. W głębi siebie mamy tę chęć do marzenia, do dążenia do czegoś większego. Daj sobie pozwolenie na to marzenie bez ograniczeń. Głęboko wierzę, że jeśli spiszesz dokładnie to, czego pragniesz, jeśli stworzysz tą dla siebie wymarzoną postać, to po prostu osiągniesz prędzej czy później. Zdaję sobie sprawę, że większość ludzi nigdy nie poświęci chwili, by pozwolić sobie uwierzyć w nieograniczone możliwości. Chcą marzyć o wielkości, ale wewnętrzny głos mówi, bądź realistą. Mamy w sobie wewnętrzne dziecko, które chce marzyć o wielkich rzeczach, ale dorosły w nas mówi, zacznij żyć w rzeczywistości, bądź łaskawszy dla siebie. Jeśli nie potrafisz dać sobie pozwolenia, weź moje. Otwórz notatnik, daj sobie 10 minut i pozwól swojej wyobraźni pędzić bez hamulców. Kim jest ta doskonała wersja ciebie? Nie ograniczaj się. Sporządź listę co najmniej 5 rzeczy, które charakteryzują tą twoją nową wersję. Kiedy pozwolisz sobie uwierzyć w potencjał, w to, co jest możliwe, a nie w to, co jest realne, zaczynasz patrzeć na świat inaczej. Odkrywasz, że różnica między tym, kim jesteś dzisiaj, a tym, kim chciałbyś być, jest zaledwie kwestią czasu i działania. Pamiętaj, istnieje różnica między tym, kim jesteś, a tym, na co cię stać. Jakie działania musisz podjąć, aby je zniwelować? Im większa ta różnica, tym dłużej może ci to zająć. Ale kiedy ją pokonasz, stajesz się tą doskonałą wersją siebie. Zastanów się, czemu się opierasz. Często wiemy, jakie kroki musimy podjąć, po prostu ich unikamy. Człowiek ma w sobie tą tendencję do unikania wysiłku. Patrz na to, jak na trening. Wiesz, które ćwiczenia są najbardziej efektywne, ale to one są najtrudniejsze. Chodzi nie tylko o robienie rzeczy dobrze, ale o zrobienie właściwych rzeczy. Zidentyfikuj te kluczowe działania, które cię zbliżą do twojej nowej wersji. A potem jesteś gotów na prawdziwe rady dotyczące produktywności. To tutaj stają się one przydatne. Nie potrzebujesz na początek aplikacji do tego. Potrzebujesz skupienia i działania w odpowiednim kierunku. Potrzebujesz również samoświadomości. Chodzi nie tylko o działanie, ale o świadome działanie. Musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz. A potem możesz podjąć działanie w celu dotarcia tam. To jest prawdziwa podróż, prawdziwa transformacja.
Jeśli więc kiedykolwiek czujesz się zagubiony, przypomnij sobie, że twoje dzisiejsze działania mają sens, mają skutki, mają cel. Pamiętaj o swoim przyszłym ja i działaj dla niego, a potem przyszłość stanie się twoją teraźniejszością. Być może odkryjesz, że jest dokładnie taka, jaką pragnąłeś. W pełnej zadumie podróży przez labirynt własnej duszy często zapominamy, że odpowiedzi nie zawsze leżą na powierzchni. Nasza tożsamość nie jest stała, lecz płynna jak rzeka, która nieustannie zmienia swój kierunek. A przecież, drodzy słuchacze, rzeka nie biegnie, by dotrzeć do celu, ale po to, by po prostu płynąć. Podobnie jest z naszą tożsamością. W dążeniu do poznania samego siebie musimy zrozumieć, że nie chodzi o to, by być kimś określonym, ale by po prostu być. W tym procesie bywają momenty, gdy potrzebujemy przewodnika, który wskaże nam drogę. Jeśli czujesz, że jesteś gotowy zagłębić się jeszcze głębiej, zapraszam Cię do dwóch filmów, które przybliżą Ci konkretne metody i wskazówki do pracy nad swoją tożsamością. Linki umieściłem też poniżej. Wierzę, że da Ci to narzędzia potrzebne do pełniejszego poznania siebie. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.